Witajcie z tej strony ponownie Starkey, a oto i Battle Chasers Night War. Po dwudniowej przerwie właśnie wracamy do ogrywania gierek na spokojnie, bo trochę się tam ustabilizowało. No i jak widzicie, jesteśmy dalej na ścieżce kłów i miejmy nadzieję, że dzisiaj już ją ukończymy, bo jednak no chciałbym skupić się na jakichś większych nowościach niż łazić po tym dungeonie, chociaż w sumie nie spodziewałem się nie wiadomo czego w tej grze, raczej zazwyczaj będzie w kółko to samo, ale dobra. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze w ogóle co to jest. Dobra. Witaj przyjacielu, jestem Stevie. Chętnie pokazałbym ci moje zbroje. Niestety mam mały problem. Mój brat, Barkley, chce mnie zabić. Jeśli się go pozbędziesz, zaoferuję ci zbroję wysokiej jakości, co ty na to? Czemu chcesz go zabić? Nie wiem dlaczego. Może z racji, że jestem młodszy, ale mój brat zawsze się mnie czepiał. Zdrości uwagi, którą poświęcali mi nasi rodzice. Być może póki ja żyję, on nigdy nie zazna szczęścia. A, okej, czyli to było trochę inaczej, dobra. Kiedy go zapytasz, z pewnością wspomni o umowie między nami, która została zerwana. Ale to wszystko kłamstwa. Jasne, czemu nie? Doskonale. Wiedziałem od samego początku, że jesteś mądry. Wróć z jego torbą, a będzie to dowód, że zrobiłeś co trzeba. I w sumie takie rodzinne porachunki. Oj, trochę tego dużo. I niestety będzie walka z dwoma. Dobra. Doświadczenie łatwo mi stwierdzić, że najlepszym wyborem jest w sumie atakowanie tego gluta, który tym razem o dziwo da radę zaatakować. Ale nie ma co się martwić. I zmarnowałem manę. No jasne. A tak się pilnowałem, żeby nie marnować. Musiałem po prostu zlamić. Dobra. W takim wypadku Breto. No ty bijesz jedną AK-a. Ale to się dziwić. Kilka dni bez grania i już się zapomina wszystko. Dobra. Oczywiście wszyscy teraz będą ranni, ale gdzieś to chyba miałem coś takiego, co... Nie, dobra, mniejsza z tym, coś to będę przejmował, już raczej zwyciężymy bezproblemowo, tak czy siak. A jeśli nie, no to... Co się mam przejmować, tak czy siak? Gra jest dosyć prosta. Przy czym podkreślam dosyć, oznacza, że da się tutaj trochę polamić. Jełopić, czy jak tam by inaczej to nazywać. Ale raczej nie sprawia większych problemów. Muszę znaleźć coś, co spowoduje, że zaatakuję przed nim, ale po Breto. Nie mam nic, co jest szybkie, jak nawet mam to i tak działa już po. Czyli niestety się nie uleczymy. Ale wiecie, to jest takie standardowe, że w sumie chciałbym leczyć, ale lepiej nie dostać więcej obrażeń niż wyleczyć to, co już się dostało, więc... Dobra, jakieś śmieci, nic istotnego. A no jasne, kolejny. No i tak głupia mechanika tego całego... No tej całej niewidzialności. No niestety działa jak działa. Ale co ja tam będę narzekał, uważam, że przynajmniej... No, że przynajmniej jest tylko jedna, a nie na te czterech. Przynajmniej czterech się nie da, no ale trzech. Rozumiecie chyba o co chodzi. Dobra, mniejsza z tym. Już jest widoczny, czy teraz... W sumie mamy dwa zrywy, to... Nie wiem, czy moje dwie postacie dadzą radę, ale... No niech będzie, że trochę ich podleczę i usunę te efekty. Jak zwykle, energia lecznicza, jakaś magiczna, która nie wiadomo skąd się wzięła. Gal jest dalej ranna. Super. I to był chyba błąd. Te. Chociaż... nie, dobra. Jednak to nie był błąd. Myśleliśmy na tym lepiej. I proszę. Gal jest trochę ranna, chociaż chyba były nawet gorzej wcześniej. Reszta ani trochę nie zraniona. Co prawda zryw zmarnowany, ale wiecie. Coś tam będę przyjmował zrywem, który w dowolnym momencie można odtworzyć. Okej. No to idziemy zwiedzać.
Wedle mapy można znaleźć tutaj dużo rzeczy, które będą do czegoś przydatne, więc trzeba zwiedzać dokładnie. Gdzieś tu będą jakieś, te jak to się nazywa, rośliny i będą notatki. Oho, nowa moc wodza, jakieś 1 z 5, czyli jakieś większe po prostu zbieranie. Tę notatkę pisał ktoś roztrzęsiony. To, co widziałem na arenie, kiedy wódz świętował swoje ostatnie zwycięstwo, było przerażające. Gdy inni wokół ginęli, on rósł w siłę. Swych wrogów rozrywał na kawałki. Zaś nawet najsilniejsi z promienia na ten widok odwracali głowy. Co to za moc? Tylko skąd ją ma? To akurat już wiemy. Ta cała mroczna pani czegoś tak, ona prawdopodobnie właśnie odpowiada tą moc i niestety. Kolejny raz mamy starcie. Nie wiem, kto jest groźniejszy, powiem wam szczerze. Nietoperz na pewno jestem w stanie wyeliminować. Tak więc zajmiemy się nietoperzem w pierwszej kolejności, nawet jeśli to miałby być błąd. Dobra. Garrison. Szybki cios. I powinno się udać. Ale oczywiście, że nie. Okej. Mamy coś, co by mogło pomóc w tej sytuacji? Nope. Tak więc... Nietoperz jest daleko, to jeszcze spróbuję najpierw jego chociaż poranić trochę. A. Nagle nietoperz już teraz ma być. Dobra. W takim wypadku, Breto, spróbuj zająć się nietoperzem. I teraz tylko mieć nadzieję, że Gali i Garrison wystarczą. Niestety nie jestem tego taki pewien, ale no wiecie, może okazać się równie. I uwaga, uwaga. No niestety nie wystarczyli. Ale no co ja się mam przejmować. Nie leczy czy dotyk. Może leczy czy dotyk? No nie. A spróbuj, może się uda. Chociaż dobra, kogo ja szukuję, nie uda się. Jak zwykle. Poziom 9, przeciwnicy dalej mają niższe. A mimo to nie potrafię zrobić perfekcyjnej bitwy. O, super, miotacz bomb. Ale zdążyliśmy grzybki zabrać przed walką z nim. Pewnie będę czekał. Po prostu musimy bić, zabić. Miejmy nadzieję, że zdążymy zanim on nas będzie bił, zabił. Chociaż powinno być dobrze, więc... Co z tej marudzy? No minimalne straty. W przypadku Breto będą to jakieś tam niewielkie, w przypadku Gali i Garrisona zerowe. Tak więc znowu udało się bez większych, no, celgieli. Zobaczmy jak tam z czasem. 8 minut dopiero, no nieźle. Okej, plemienne wiadomości. I okej, wygląda to na wiadomość między plemionami Chinowaków. Przekażę swoim, aby delikatnie obchodzili się z więźniami. Czeka ich długa podróż na północ, ale każdego okaleczonego należy dorżnąć, żeby nie spowalniał grupy. A to oznacza, że na miejsce dotrze ich mniej. Niech wasze plemię wyżyje się mu na arenie. Po tym je... A, po to tam jest. Czy może to was przeraża? No, bo nieważne. Jak zwykle nierozgrzany, a po 2 dniach jeszcze nieobecności, czy w sumie ponad 2 dniach dla mnie, bo to co widzieliście nagrane ostatnio to było jeszcze z zapasem, to trochę już po prostu odzwyczaiłem się od gadania do monitora, jak ja to zwykłem nazywać. Dobra, czyli wszystko już załatwione. Teraz trzeba tylko zwiedzać, poszukać skarbów i innych rzeczy. Ruda żelaza. I teraz pytanie, czy jest tam jakiś sekret, czy nie? Jeśli jest sekret, to później może powrócimy po niego, jeśli nie, to... To w sumie nic się nie zmieniło. O Jezuśku, nie. A ja nie mam jak ogłuszyć. Teraz pytanie, kto jest groźniejszy. Może spróbujmy najpierw wyeliminować żywiołaka, skoro on już ma aktywną akcję, a Chinowak jeszcze nawet nie zaczął myśleć co i jak. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Chociaż ma 6. poziom, to naprawdę czuję, że on mógł być sporym zagrożeniem.
Ja prawdopodobnie dobrze czułem. Te wszystkie ataki, on dalej stoi. No jasne. Które to masz? Zdolność masz, to rzucaj leczniczy dotyk. Ty, droga Gali, spróbuj wyeliminować już całkowicie Kamyka. No i teraz został już tylko Hienołok, który miejmy nadzieję nie będzie sprawił wielkich problemów. No oczywiście. Bo jakby inaczej, trzeba było jeszcze ich bardzo poranić, bo są za mało ranni. Dobra. Miejmy nadzieję tylko, że przed następnym jakimś porządniejszym atakiem to już wykończymy tego jełopa jednego. On ma chyba czterokrotnie zwiększony atak, czy coś tego typu. Ja, zdążymy. Tak więc nie jest źle. No i Breton może zdążył jeszcze się podleczyć, ale... Nie wiem, czy jest jakiś większy sens w tym. I nie zdąży, bo Garrison oczywiście będzie szybszy niż on. Więc już nawet nie będę czekał, tylko... Breton dokończy sprawę. Dziękuję bardzo. I w sumie... Ciekawi mnie, kiedy spotkamy naprawdę nowe postacie. Nie ukrywam, te, które mam obecnie, są nawet niezłe i w ogóle, ale... No jednak... Fajnie by było właśnie móc zobaczyć... jakieś nowe... charaktery w drużynie, bo jednak... No te, które tutaj widać już się trochę, nie ukrywam, przyjadły, można powiedzieć. Ja wiem, że są złe, fajne postacie w ogóle, no ale... Powiew świeżości... Taki delikatny by się przydał. Oczywiście, jeśli się okaże, że dajmy to, nie masz, ma się tylko w jakimś tam specjalnym trybie, czy tam się zdobywa dużo później, to trudno. Przeżyję bez nich, ale... No miło by było. Dobra. W takim też wypadku tam były jakieś drzwi. Tutaj mamy znowu Hienołaka. Spróbujmy go może samodzielnie wyciągnąć. Dobra. Nawet się udało. Hienołak, tropi cię. Okej. Nie to pasuje. Dzięki temu naznaczeniu w sumie nie zrobił żadnego ataka, więc... Może się uda go wyeliminować wcześniej dzięki temu. I w sumie znowu mam dwa zrywy, co oznacza, że mógłbym... Ja w sumie czemu nie? Widzicie, no. Tak szybko się generuje, że aż szkoda ich nie używać. Więc dobra. Solidny cios. I raczej nie dobijemy. Więc, skoro ona jest naznaczona, to dla przebicia naznaczenia zrobimy tak. A, to jeszcze Garrison miał kolejnego ataka. Zmarnowałem okazję. A nie, krwawienie. Czyli użycie zrywu jednak uratowały sprawę. Nieźle. Więc dziękuję bardzo. Teraz tylko to gorsze, czyli pajak. Na pewno też będzie samodzielny, więc damy radę. No ale niestety z doświadczeń, które już mam z tymi potworami, a w szczególności tymi pająkami, to... No niestety nie należą one do zbyt przyjemnych oponentów. No i teraz jeśli Breton go nie dobije, to już znowu coś się będzie działo. Ale nie ma co się przejmować, jakoś to wyjdzie. I dobra. Niewielkie straty, a przeciwnik jak zwykle wyeliminowany. Dobra, fajnie, fajnie. To też nie da się jakoś tego przyspieszyć. Fajnie szczerze by było mieć właśnie te przyspieszone animacje, ale zanim to, to w sumie mamy jakieś rypy. Nie można tego użyć w pobliżu wrogów. Super. Czyli przez to, że gdzieś na mapie istnieje jakiś wróg, to nie możemy nic zrobić. W sumie nic ciekawego nie można chyba stworzyć. Dobra. To czy jest coś, cokolwiek sensownego? A, czyli można tworzyć coś nawet jak się nie ma wszystkich materiałów. Ciekawe. Nie, szansa powodzenia 300%? Co?
Wiecie co, nawet chyba nie rozumiem, o co chodzi. Więc pozwólcie, że na razie zrobię w ten sposób i teraz tak. Wow. W sumie zwyczajnymi częściami to można naspamić jak się chce i... Ciekawe. Naprawdę nie będę ukrywał, ciekawe. Wiecie co, tych zwyczajnych części naprawdę mam 300 parę, więc... Wrzucimy w ten sposób i zobaczmy, jak to wyjdzie. Bez tego jest 50 i więcej nie będzie, a tutaj teraz 300. Zobaczymy. I uwaga, uwaga. No, dziękuję. Stworzyliśmy jakiś nowy łańcuszek. Fajny system. I teraz jak to działa? Nie daje... Daje odporność i obrażenia zamiast tych wszystkich rzeczy, które ma teraz tam Breto. Gali jakie ma? Zobaczmy może przy okazji. Gali. O, Gali posiada słabszą wersję. Dobra, to dostajesz najlepszą. Ciekawe. A zgromadzenie tych wszystkich złomowatych zwykłych części się opłaca. No nieźle. Dobra, w takim wypadku szukam tego ostatniego wroga i miejmy nadzieję, że pozwoli nam on już połowić trochę tych ryb. O Jezu. Nie. Won mi stąd wrogi. Nie chcę. Więc są... Prześladowca cię nie łaka? A, to jest ten boss. Okej. Nie będzie łatwo. Ale trzeba się starać, więc zacznijmy oczywiście od niego. Wydaje mi się, że może być najtrudniejszy, tak po nazwie. Oczywiście pomijając prześladowcę, którego nie możemy ruszyć. Dobra, Gali. Nawet nie ma co czekać. Najmądrzejsza opcja, jaka mamy. I dobra. Garrison, ty oczywiście bijesz, zabijesz. A ten co? A, krwawienie. Dobra, Breto. Póki jeszcze Garrison ma resztki słony. I teraz tak. Ono dalej nie posiada żadnej energii, więc naładujmy tak chociaż te 10. Garrison ma 15, więc mógłby zrobić rozpłatanie. Nie. Podjazd. To przyspieszenie jest większe 10%, co jest w sumie w moim odczuciu bardzo istotne, jeśli chcemy łatwo zwyciężyć. O! Oczywiście, jak tylko ja zwiększę przyspieszenie, nagle oni też muszą zwiększyć. Nie, jeszcze za wcześnie na tego zrywa. Dobra, Breto, ty co tu masz takiego? Masz cokolwiek w ogóle? Dar natury. Nie. Okej, solidny cios. Teraz zajmijmy się... Prześladowca czy chorąży? Prześladowcy łatwiej wyeliminować, to... Zajmijmy się prześladowcą. Dobra. I bij, zabij. I w sumie w tym momencie... To Garrison już by dał radę sam, ale... Znaczy w sumie... Dobra, jeszcze pogubiłem, co chciałem powiedzieć. Co? Czy on uciekł? Dziwna sprawa. Aha. Naprawdę dziwna sprawa z tym, że on uciekł. Może powinniśmy jego najpierw wyeliminować. Nie wiem. Ale okej, uciekł sobie. Więc coś tam się stało się. Ale w sumie nie wiem. Nie wiem nawet co. Mamy 20 minut. Trzeba jeszcze trochę tutaj pozwiedzać, połowić ryby. I potem zobaczymy, czy dzisiaj ukończymy, czy jednak nie. Chociaż, dobra. Postaram się zrobić wszystko, co jest potrzebne, żeby już dzisiaj ukończyć, więc... I rzuć. Ktoś się tym zainteresowało? Nie sądzę. Chociaż jeszcze może się zmienić. Siła zarzutu. Rzuć. Standardowy schemat. Serio, nic. Chociaż nie, chyba ten krab.
Albo jednak nie. Dobra, zobaczymy jak teraz. W sumie tych delfinów chciałbym złapać. Ale chyba za słabe dla nich już to jest. Trzeba by wymyślić jakąś mocniejszą wędkę. Tylko najgorsze w sumie jest to, że tak de facto nie znalazłem nigdzie sposobu na to, gdzie można zdobyć lepsze wędki, więc... Trochę się by to powtarzał pewnie, ale no... Niestety taki jest. Więc teraz, dobra. Wyeliminowaliśmy ich wszystkich bez większych strat, to... Tylko pozbierać łupy, które za to były, znaleźć tą jedną notatkę, która gdzieś jest tutaj... O, nawet ją znalazłem. Okej. Okay. Promienne wiadomości. Do zainteresowanych. Wódz udał się z kolejną wizytą do swojej pani na północy. Wróci za jakieś 2 tygodnie. Jeśli chcemy oswobodzić naszych ziomków, teraz jest szansa. Jego tyrania sprowadzi na nas zgubę. On może i jest jej oddany, ale my nie musimy. Dobra. Tak więc teraz tylko do teleportera szybko i lecimy w drugą stronę. Ja, mając jednocześnie nadzieję, że uda nam się znaleźć wszystko, co trzeba znaleźć. I w swoim drogą coś mi mówi, że mimo to, że nasze postacie są na wyższych poziomach, to gra jakoś się dostosowuje do tego, żebyśmy zbyt szybko znowu nie osiągnęli poziomów aż nadto wysokich. Co moim zdaniem jest sporym plusem. Chociaż oczywiście co jest plusem, to jest plusem. Dla kogo jest, dlatego jest, ale no. Ja mówię tu moje spostrzeżenia i moje, powiedzmy, takie zdanie na ten temat. Dobra. Tylko jeszcze zanim coś, to tu gdzieś jest nieruszona przeze mnie notatka, co? Nie ukrywam, robi mi spore... No. Spory skok na ambicje. Bo jednak ja chcę mieć wszystkie notatki. No chyba, że jest za którąś z tych bram, to wtedy się zobaczy później co i jak dalej, ale... Ja wiem. No niestety na to wygląda, że za bramą. Jak o tym nie mówić. Bo tutaj ni widu, ni słychu o niej. Tak więc nie będę już więcej tutaj błądził, lecimy przestraszyć kolejnego chorążego. Przy czym chyba właśnie zrobił tak samo, że chorążego zostawię. Natomiast jego podopiecznych, że tak nazwę, to będę bił, zabił. No dobra. Miejmy nadzieję, że ta strona będzie chociaż trochę większym wyzwaniem. A. Super, stanęłem na kolce. Dobra, pojedynczy nietoperz. To powinno być łatwe. Więc... życia będziemy mieli mniej. I w ogóle, ale... Co ja się mam przejmować tym, skoro i tak się trochę wyleczymy? Nietoperz nic nie zrobi, więc no... Ta. To tyle w temacie. I okej. Okay. Już po wszystkim. 15 expów. Mi się wydaje, że tam był napisane drewnogrzyb. Dobra, pojedynczy pajączek, czyli w sumie tak samo prosto jak z pojedynczym naszym kolegą youtuberzem. Jedyna różnica jest taka, że jest pająkiem i nawet gdyby się ruszył, to jest mniejsza szansa na to, że byłoby groźnie. I w sumie zauważam, że chyba Garrisona nawet nie ma sensu większego leczyć na obecny moment, bo po każdej bitwie regeneruje 40 parę życia, co jest... Czego by nie mówić o tym wszystkim sporą dawką. Dobra. Zioła, zwyczajne części. Znowu. A tu jest co? Drewki skóry, utwardzona skóra. I znowu wpadłem w kolce. Dobra. Jeszcze słabszy nietoperz to w sumie. Ja powiedziałem, żebym zrobił sobie już ten... że użyłbym zrywu leczniczego, ale nawet nie miałem okazji. I po 11 expów. Co nie widać ślady, w których miejscach w kolce powinny być. No i znowu Dart Bomber. Poziomu 6. Nie powinien być wielkim problemem. Chociaż nie ukrywam, że może być. Dopiero teraz zauważyłem, że w sumie Gali ma najmniejsze HP maksymalne ze wszystkich postaci. Natomiast najwięcej to ma Garrison. Takie trochę dziwne. Prawdopodobnie trzeba będzie trochę tutaj nas zmieniać, ale okej. Okay. Zaskakujące. W sumie i tak jest najwytrzymalsza ze wszystkich, mimo tego, że ma najmniej życia. Dobra. Okej. Okay. Opowieści podróżników ścieżkaków, część pierwsza. Czyli szlak handlowy.
obszar znany ścieżką kłów, znajdujący się na strategicznym szlaku. Dobra, znajdujący się na strategicznym szlaku łączącym wiatrowisko z zatoką zdrajców, w ostatnim czasie bardzo się rozwinął. Wspomniany szlak był uczęszczaną drogą handlową, z której często korzystali przemytnicy. Początkowo miejscowe plemiona hienołaków napadały na podróżujących tą trasą. Ich strategia okazała się całkiem dochodowa. Wkrótce rozbijali kolejne obozowiska, które rosły w siłę wobec coraz słabszego oporu wobec ich działań. Mam takie za dużo tego wobec, ale ja też często tak się plączę w swoich słowach i gadam od szapy, więc przebaczam. I uwaga, uwaga. Nie zdążę nic zrobić znowu, więc fajnie. W sumie dalej nie wiem, skąd te ptaki się zawsze biorą na Calibretto, ale dobra. My tu mamy... Nie. Nie chcę spić z chramu siły, bo nie czuję takiej potrzeby. I w sumie chyba już jesteśmy coraz bliżej wszystkiego. Tak naprawdę zostały tutaj tylko trzy pokoje, które... No według mnie nie powinny być wielkim jakimś problemem. O ile nagle magicznym trafem się nie trafią, tu jacyś przeciwnicy... Nie wiem jak potężni. Dobra, dwóch hienołaków. Na szczęście tylko dwóch, ale jednak. Piepa czy tropiciel? Tropiciel jest na niższym poziomie, więc... Najpierw jego bym za... No... Zabił. Ciąbił, zabił w sumie. Nie! O Jezu, nie. Już za ten błąd pewnie przypłacę. Ale mi się wydaje, że ten tropiciel jest jednak wytrzymalszy od naszego... Ciepacza. Więc cóż, może i zrobiłem błąd. Ale trzeba iść ze ciosem, jak już zacząłem, to kończyć. Dobra, Garrison. Nie zryw, gdzie to jest rozpłatanie. Bije trochę mniej niż twój podstawowy atak, ale... Chociaż w sumie zwykłym atakiem mam masz szansę, żeby go dobić, więc... Więc i tak nie dobijesz. Dobra. Dobra. Ty, mój drogi Breto, robisz leczniczą falę. Gali kończy tego. A drogi Garrison, niech spróbuje zrobić atak tego typu. No i idealnie. Tylko szkoda, że przeżył. O, dobra, Gali, wykończ go. Dziękuję. I w sumie udało się dosyć dobrze to rozwiązać. Nawet lepiej niż myślałem. Dobra, zwyczajne części razy milion, jak zwykle. Teraz tak. Gdzieś tu jeszcze powinno być coś ciekawego. Jakaś gwiazdka, czyli... A. Czyżby on już tutaj był? Nie, no... Już... Serio? Już tutaj? Okej. Okay. Wszyscy na szóstych. Nie, no to będzie zabawa. Zaczynamy klasycznie. Najpierw wojak, potem prześladowca i na końcu może jeszcze zajmiemy się chorążym. O ile nie ucieknie. Chociaż znając chorążych, to pewnie ucieknie. Dobra. I jeśli się uda, to i tak go nie dobijesz, więc... Nie tam, Garrison. No w sumie to moja wina, ale tak, Garrison, co coś zrobił. Dobra, Breto. Dobra. Trzeba naprawić mój błąd. Jak widać, chociaż Gali się stara. I okej. Okay. Zwykły atak, bo nie ma co marnować zrywów i innych akcji. No przynajmniej ty nie masz co marnować. Bo oczywiście Breto zmarnuje. Po co mamy mieć jakieś rany czy coś? Dobra. Moc lecznicza. W sumie działanie tego zrywu chyba większość z was zna na pamięć. Tak więc tak. I zobaczmy, czy uda się. No i nie uda się.
No i standardowo on też uciekł. Może to błąd, może to nie jest błąd, ja tam nie wiem. Jeśli kiedykolwiek będziemy powtarzać, to spróbuję najpierw wyeliminować chorążego, potem resztę. Okej. I powinienem już wracać, ale no są te dwa jeszcze pomieszczenia, które aż tak zachęcają, żeby je zwiedzić, że szkoda po prostu zostawiać to w takim stanie. Dobra, więc chyba najlepszym pomysłem będzie lecieć dalej, zwiedzić to do końca, nawet jeśli odcinek miałby mieć 40 parę minut. Po prostu, żebyście już mieli delikatne pojęcie co, jak, gdzie, żebyśmy zamknęli to w dwóch odcinkach, tak jak w sumie obiecałem w tytule, no, poprzedniego. Dobra. Na starta lepiej wyeliminować pająka, którego wiemy, przynajmniej jak. I zobaczymy. Oczywiście, musiało mu zostać 8. I teraz dobra. Nawet nie ma co czekać, żeby wyeliminować tego pająka i przy tym mieć spokój chwilowy. I dobra. Gdybym tylko wiedział, ile on ma życia, to może bym wiedział, czy uda się go pokonać, ale sądząc po tym, co tu widzę, to raczej jest spora szansa, że jeśli nie teraz, to po następnych atakach już będzie po nim. No i proszę, Garrison jak zwykle się popisał. Tak więc dobrze jest, nawet bardzo. I okej. Zobaczmy, zwyczajna część razy 6. O, plemienne wiadomości 2 z 5. Dobra, przekaż swoim, aby delikatnie podzielić się z więźniami, czeka ich długa podróż na północ. Że co? Samo coś chyba było. Wiecie co, nie no, aż muszę to sprawdzić. Ścieżka kłów. Tutaj brakuje jednej. A tutaj mamy... Aha. Nie, naprawdę mi się wydaje, że i to już było. Aż tak... dziw. Ładnie było się spodziewać, że to jest jakaś pułapka. Ale mimo wszystko ja się na nim nie złapałem. Dyplomator. Ej, jaka piękna nazwa. Ale jest dużo słabsze niż to, co ja stworzyłem. Chyba daje dużo obrażeń. Zmniejsza odporność, więc... niech będzie, bo to chyba w sumie też będzie leczyło dosyć porządnie. I teraz tak. Tu jest kolejna jakaś notatka. No... co było przecież? Serio? Tak głupio zrobili, że są tu powtórki wszystkich? Nie, no serio, no zawiodłem się. Fajnie, że jego szanse są nikłe, ale gra się zachowała naprawdę mocno nie w porządku z tym, że powiela notatki zamiast pozwolić im skomputować wszystkie. Dobra, dobra, starczy tego. Teraz glutek, oczywiście trzeba go samodzielnie wyłapać, bo tak jest najlepiej. Dobra. Pierwsza informacja, walcząc z nim zawsze dostaje się na start negatywne efekty, nieważne co jak. A druga rzecz, widziałem tam żywioł akademii, więc może być ostro. Chociaż jeśli będzie samemu, to może jeszcze mamy szanse jakieś większe. Dobra, doskonale, fajnie, dawaj te ekspy. No i trzeba walczyć. Jeszcze Hienołaki. Na tym jak się podpił, przecież nie było widać, że znaku podpięcia. Okej. W takim wypadku najpierw zajmiemy się Hienołakiem, bo jest jednak mniej wytrzymały niż ten głupi skalniak. Więc... no wiecie. Będzie lepiej wyeliminować najpierw tego bardziej delikatnego, niż męczyć się z kamieniem. A potem jeszcze jest to właśnie. Jego ataki, które są wręcz zabójcze. Dobra, skała jednak wie gorzej.
Bretonik już trochę osłabi skałę. A Gali... Galison jeszcze uderzą Kienełaka. Dla bezpieczeństwa. No jasne. Musiałem jak zwykle popełnić błąd. Okej. Okay. W sumie Breto bije najmniej z nich wszystkich, więc niech Breto uderzy. I dobra. Jakby nie było... Chyba się uda zaraz. Dobra. Kto tu najbardziej potrzebuje leczenia? Szczerze to jak nic Garrison, więc... Trzymaj leczenie. A ty bij, zabij. O ile leczenie w ogóle zdąży. No oczywiście, że nie zdąży. No cóż. Taki już urok tej gry. Zawsze kiedy chcesz jakieś porządniejsze leczenie załatwić czy coś, to nie zdążysz wyleczyć. A. I tu pewnie jest ten cały brat. Aha. 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 Czyli, że muszę zdecydować, czy chcę zbroję, czy broń. Jejuśku, no nie, no. Szczerze pominę kwestię. Chociaż... Ja bym jeszcze pamiętał, w którym miejscu był tamten. To może bym i zrobił. Oczywiście musiałem stanąć w kolce. Jakieś złomy, których oczywiście nie zdążyłem przeszukać. A długi kości, chcesz mi coś? Ciekawe w ogóle, po co to wszystko jest. Dobra, to już było. Ponad gdzieś tu jest jeszcze jakaś skrzynia, chociaż nie zdziwił się, gdyby to była ta skrzynia, którą już tutaj widać. I wiecie co, no jest fajnie. Dobra, preliminne wiadomości 5-5. I chyba na tym niestety skończymy, bo tak patrzę, jest dużo czasu. Ja się jeszcze zastanowię, czy dużo czasu, długo już ten odcinek trwa. Ja się oczywiście zastanowię, którego brata najpierw teraz poprzeć, czyli czy broń, czy zbroję wezmąć. Ale chyba pójdę w broń. No i oczywiście później tam ewentualnie na tym odcinku zobaczymy, jak to będzie wyglądać i inne takie rzeczy. A póki co czytamy tylko o tatkę. Wrót plemienia Krwioksiężyca wzywa kolejne plemiona na ścieżkę Półów. Zmusza ich najprężniejszych wojowników, by ulegli mu w ringu. Jednak zamiast zabić ich honorowo, prosi o nawiązanie paktu krwi. O ich lojalność. Po prostu gromadzi nas na takie rytuały? Szaleństwo pochłonęło go bez reszty, a my pozostajemy w mroku przez jego hańbę i bluźnierstwo. Niestety nikt nie śmie nawet postawić się jego zdradzieckim planom. Okej. Okay. Nie, nie, idź stąd. No. Więc bezpiecznie chyba będzie, jakbym zakończył tutaj. I w sumie... Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w następnym epizodzie, więc trzymajcie się. Hej!